Znaczy, ja nie jestem zwolennikiem jakiegoś takiego, wiesz, pod kątem obsadzania trenera, pod kątem tylko i wyłącznie jakby narodowości. To też dla mnie najważniejsza jest jakby taka, raz, że zbudowanie dobrej relacji, szczerej, no i ta umiejętność, ta baza, wiedza trenerska, warsztat trenerski, to są jakby rzeczy, no, które są najistotniejsze w moim przypadku, tak? No, dobrą relację może stworzyć nie tylko Polak, może zawodnik, trener zagraniczny także może stworzyć dobrą relację. Wydaje mi się, że to jest do zrobienia, tak? W przypadku Sousy wydaje mi się, że tam ta relacja to była pokazówka po prostu. To były wieczne pokazówki i to był chyba największy problem tej reprezentacji wtedy za niego, moim zdaniem. Nie kupiłeś go w ogóle. Nie. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościem programu Dwa Fotele jest Tomasz Łapiński. Dzień dobry, Tomku. Dzień dobry, witam. Zostałeś właściwie nie trzeba, bo wicemistrz olimpijski z Barcelony 1992 roku, 35 występów w reprezentacji narodowej, jeden z najlepszych środkowych obrońców lat 90. Tak naprawdę piłkarz tylko dwóch wielkich klubów, Widzewa Łódź i Legii Warszawa. No, nie możemy zapominać o Pogoni Łapy, o Grodzisku Mazowieckim na koniec. Było? Nie, to jest plotka. No, nie, ani razu nie byłem. Ani razu nie byłeś. No więc jak to się stało, że z taką karierą, z taką opinią o wielkim talencie tylko dwa polskie kluby, ale jakie? No, tak naprawdę to jeden polski klub, no, w dużej mierze całość gry przecież zakończyła się w Widzewie, no, w Legii to już próby gdzieś tam grania, natomiast no, już los nie był trochę taki łaskawy. Achilles nie pozwolił dokończyć, trochę dłużej pograć. No, szkoda, żałuję. To był taki dla mnie moment trudny. Wydawało się, że jeszcze można parę lat w prezentacji też zaistnieć chociażby i w nowym klubie, w nowym środowisku. No ale się rozłożyłem. Bo pograłbyś tak? ze swoim kumplem, przyjacielem, z Jackiem Zielińskim. To dopiero byłaby para. Czy pamiętasz występy wspólne w reprezentacji? Tak, no pamiętam. Mnóstwo. Tym bardziej, że to nie kontakt akurat z Zielkiem, to jest taki, że to nie jest tylko kontakt zawodowy, partnerski, jako koledzy na boisku obok siebie grający, tylko my się znamy już wiele, wiele lat, mnóstwo czasu spędzaliśmy razem już kiedyś poza boiskiem też, więc ale to jest całkowicie inna relacja. Coś w tym jest, że obaj, co w tym było takiego dziwnego, a może niespotykanego? Ani ty, ani on nie śpieszyliście się za granicę i żaden z was nie zagrał w klubie zagranicznym. No właśnie, troszkę inne czasy były, tak? Troszkę inne możliwości były wyjazdy. Wiadomo, że tak łatwo nie było. Było dosyć o wiele trudniej, tak? To raz. No ale dwa, z drugiej strony też, no, w moim przypadku, ja mogę o sobie mówić, tutaj nie chcę wchodzić w buty Zielka, wiadomo. Poszło tak, jak poszło, ta kariera się już tak rozwinęła, że później przez pewne zdarzenia, których ja nie ukrywałem oczywiście, też no, sam zrezygnowałem. Ja miałem w tej końcówce kariery miałem mnóstwo ofert, tak, do klubów zagranicznych, i to dobrych klubów zagranicznych, natomiast no, ja to tak naprawdę wszystkie rozmowy ścinałem bardzo szybko. No, jakby wiedząc, że skoro nie latam, to jaki sens jest tam wyjeżdżać? Ten brak latania, czyli brak twojego podróżowania samolotami, na tym musiał zaważyć. Nie wierzę, że tylko taki spokój, uwielbienie tego kraju i tej ligi. Nie, nie. Tak, no to jest, to jakby ja mówiłem wielokroć o tym, tak. No, jakby miałem kłopot, tak. Do dzisiaj nie latam tak naprawdę samolotami. Nie, a wsiadam w auto. Europa jest na tyle, nie jest duża, więc bardzo spokojnie sobie można poradzić. To jest jakoś. Nie odczuwam dużego dyskomfortu z powodu tego, że nie latam. Do Stanów Zjednoczonych się nie wybierasz, chyba że statkiem gdzieś tam. Też takie już koncepcje, gdzieś tam plany były lekkie. Plany. Tak, do Kanady. To podobno można się całkiem dobrze, całkiem rozsądnie dostać też z statkiem. Tak, to jest kwestia tygodnia, jakoś tak. I całkiem przyjemny pobyt, no bo podejrzewam, że może nie byłbyś na trzecim pokładzie, ale powiedzmy gdzieś lepiej ulokowany. Pytanie, jak z chorobą morską by sobie poradził. Zawsze. Poradziłbyś. Na pewno byłoby to o wiele łatwiej niż rzeczywiście te twoje nieszczęsne samoloty. Chociaż zawsze, jak mówił Denis Bergkamp, który też nie lubił latać, mówimy Tomasz Łapiński. No i na kilka meczów ważnych pojechałeś samochodem na drugi koniec Europy, tak można powiedzieć. Tak, tak, na parę meczów jeździłem, tak, ale to też no, był w tym momencie, kiedy już próbowałem unikać latania. No to z kolei był dwumecz Anglia-Szwecja, tak, Wembley i później w Chorzowie. Tutaj jakby nie było opcji, musiałem lecieć, ale to tak
no średnio przyjemnie przeżyłem tę podróż tą i z powrotem do Londynu. Wszystko przez twój powrót z Ameryki Południowej, tak? Kiedy tak. Samolot popadł w turbulencję i do dziś na samo wspomnienie robi ci się niedobrze. No, z Chile, to było za trenera Wójcika. Byliśmy na takim zgrupowaniu dwutygodniowym bodajże chyba w Chile. Paragwaj i Chile to było połączone zgrupowanie i w drodze powrotnej już ze zgrupowania wracaliśmy w tym lot do Madrytu i no, tam się sporo zadziało, godzinę po starcie. Tak, podróż bardzo ciekawa, bo cały samolot po godzinie już nie był trzeźwy oczywiście. No. Nie był w stanie praktycznie. Tam każdy znalazł jakiś sobie sposób na radzenie sobie z tym, ze stresem. I już, no. Ja niestety chyba zrobiłem błąd wtedy, że się wyłączyłem trochę z tego. Nie opiłem się po prostu najnormalniej w świecie. Może to był, może to był sposób. Łatwiej by ci to przejść, prawda? Gdyby tak było. No nie wiadomo. No, trudno powiedzieć, no nie wiem. No ja jakoś tak spokojnie wtedy... Dobra, zostawmy te samoloty, bo to nie jest twoja specjalizacja. Jesteś jak na piłkarza i to piłkarza z najwyższej polskiej półki, mówię, wicemistrzostwo olimpijskie, tyle występów w reprezentacji narodowej, europejskie puchary, no symbol takiego starego, dobrego Widzewa w latach 90. Liga Mistrzów, no praktycznie Łopiński na środku obrony, to tak, nie wiem, bez wielkich słów. Dzisiaj Kamil Glik, co? Tak, taka ostoja, spokój, pewność siebie, urodzony kapitan. Nie, byłeś kapitanem, czy nie? Byłem, Widzewie tak, to praktycznie przez czwarte do swojego czasu. W olimpijskiej ci nie dał szans. On był nie, ale wiesz co, ja mam parę meczów jako w pierwszej reprezentacji jako kapitan też, właśnie. Więc no, akurat byłem taki no, dosyć doceniany, może dlatego, że mało gadałem. Więc... Nie lubisz nie gadać? Gaduło, nie, raczej nie. Jakby to wszystkie moje jakby takie postrzeganie zewnętrzne w sensie takiego autorytetu jakiegoś, to raczej tylko oparte jest wyłącznie na tym, co robiłem na boisku i jak się zachowywałem po prostu. No nie, to nie było jakieś wypracowane świadomie przeze mnie takie spojrzenie otoczenia na mnie. No ale nie wiesz, żebyś tam nie pogonił, nie ustawił chłopaków, nie, no pewnie, w linii, nie. W boku i to musiałeś być wtedy. Nie, na boisku, tak, nie, to ja zarządzałem, to oni już jakby, ale to dwa słowa po żołniersku, tak, w lewa, prawa, ktoś, to praktycznie to było jasne. No, wiesz, inaczej się na boisku nie da, tak, nie da, tu nie ma czasu na filozoficzne dysputy o tym, jak mamy grać, tylko mamy działać, mamy wypracować pewne rzeczy na boisku, na treningu i ma to zadziałać później w trakcie meczu. No jeżeli jest inaczej, no to... To nie ma czasu. Na dobrym, na wysokim poziomie gra w piłkę nożną, to jest szybkość, tak? Szybkość reakcji, nie tylko gry, ale także w grze obronnej szybkość reakcji, więc tutaj to po prostu muszą działać automatyzmy, które sobie wypracowaliśmy wszyscy na treningu. No dobrze. A dzięki temu wpływ na to właśnie ma też zarządzanie pewnych ludzi, jakichś tam liderów powiedzmy w zespole. No tak, ale te legendarne, wiesz, okrzyki z ławki, już nie wracam do świętej pamięci Janusza Wójcika, ale moment mobilizacji nawet na boisku i tak dalej, no to jednak... Trochę gadki trzeba takiej zaangażowanej pokazać. Wiesz co, czyli jeżeli mówisz o wpływ takiej gestykulacji życia na ławce, z tego sławnego wpływu za linii bocznej trenera, to ja bym to minimalizował naprawdę. To bardziej, to wygląda fajnie w telewizorze. Wiesz, a ty nie słyszysz, jak grasz, nie? No bo jest, wiesz, co mówię, masz prawy obrońca, prawy pomocnik, który jest akurat przy ławce gra, no to on to pewnie słyszy, tak? A lewy? Ci z lewej to nie mają w ogóle nic, tam nie dociera przecież. Tak na środek wojska nic nie dociera. To są wiesz, jakieś ułamki, gdzieś puszczane informacje z ławki, to docierają do zawodników takim głuchym telefonem pocztopantoflowym przez poszczególnych ludzi tak naprawdę, żeby chcą coś przekazać, ale to jest naprawdę minimalny wpływ. To bardziej działa moim zdaniem dla zawodników na budowanie takiego obrazu swojego szkoleniowca w ich oczach, ale to już tak pozameczowo, tak w takiej powiedzmy w szerszej koncepcji. Tak? No każda drużyna buduje sobie obraz swojego trenera. Ona widzi jaki on jest, tak? Jak on działa. Czy on jest gamoniem, czy on jest silną osobowością, czy jest zdecydowany, czy ma kłopoty, czy wie, czy czegoś nie umie. Wszyscy to wiedzą i to jest jakby obraz, który bardzo szybko, po paru tygodniach praktycznie się krystalizuje w oczach, w głowach piłkarzy. Ale wiesz, zostaje jeszcze szatnia, kiedy trener może rzeczywiście użyć tych argumentów takich werbalnych i ty jako kapitan, jego prawa ręka na boisku... Milczałeś? Znaczy nie, w szatni gadaliśmy. W szatni, ale to były rozmowy takie, powiedzmy, w drugim etapie, tak? Jeżeli schodzimy do szatni w przerwie, jeżeli o tym mówimy, no to wiesz, to są rozmowy, oczywiście przychodzi trener, krótsza, dłuższa historia, krótsza opowieść, gdzieś tam się wychodzi i później, kiedy jesteśmy sami, no to my sobie pewne rzeczy między sobą ustalamy, tak? Uzgadniamy, no. U nas za trenera Smudy się żartowaliśmy trochę między sobą, że tak naprawdę, że my mamy swoją koncepcję, którą koncepcję trenera Smudy trzeba lekko skorygować. Franciszek jest znany przecież z tego też, że bardzo chciał, żeby jego drużyny grały ofensywnie, a chwilami
widzowie to się śmiali ze mnie, że za obronę to ja odpowiadałem właśnie, że po prostu ja musiałem trzymać. Reszta leciała do przodu, co? Ale wszyscy do hura do przodu, a ja musiałem pilnować, żeby się zorganizować na tyle szybko, żebyśmy nie tracili po prostu jakoś bramek, tak? Bo to też trzeba było o tym zapomnieć. Trener oczywiście dawał bardzo dużą swobodę Smuda do gry do przodu, do gry ofensywnej. Ogromny nacisk, tak? Takie dwa koniki chyba jego bardzo mocne, to jest pres po stracie, doskok. A drugi to jest właśnie taka przyzwolenie dla całej jedenastki na grę ofensywną. Wiesz, on nazywał to, że musi być muzyka na boisku. Ja to bardzo określenie lubiłem. Muzyka, czyli rytm, czyli charakter, czyli... Ale wiesz co, Franek, ja myślę, że on pod słowem muzyka rozumiał nie rytm, nie jakiś taki sposób rozgrywania. Muzyka to jest intensywność gry. Jemu o to chodziło. A intensywność, okej. Okay. Tak, to ma być naprawdę... W pełnym gazie praktycznie ile kto ma, ile fabryka dała, musi każdy z siebie tyle dać. To jest, myślę, taka jego określenie. On podobnie treningi określał. Panowie, dzisiaj muzyka, mówi. Już wiedzieliśmy, że mamy gonitwę i będziemy umierać. Dziadek, co? Tak? Też. No ale wiesz, dziadek za Franka to nie była taka fajna zabawa. Za Franka naprawdę na dziadku my się zażynaliśmy. Tak? Dziadek jest fajną grą. Taką przyjemną. Oczywiście są różne formy dziadka, tak? Tak się gra, nie wiem, 8-2, no to jest inna intensywność, ale jak grasz 4-2, nie wiem, na dwa kontakty, to na obwodzie musisz gonić tyle samo, co w środku, tak? To jest tak samo, to jest praca, wiesz, cały czas taki lekki interwał, tak? Start w lewo, start w prawo. Jeśli chcesz dać opcję partnerowi, żeby miał zawsze przynajmniej jakieś dwie możliwości, no ci pozostali, ta pozostała trójka, która nie ma piłki, to musi naprawdę, wiesz, startować cały czas. Przecież my na tych dziadkach 15-20 minut na początku treningu my już schodziliśmy lekko podrżnięci, tak? A dopiero nam się zaczynał trening. Właściwie często. Trening, prawda? Tak, gdzie trzeba było pracować. A Franciszek Smuda, fenomen polskiej piłki, zresztą o nim jeszcze porozmawiamy. Jako piłkarz miałeś marzenia, na pewno grać w reprezentacji, grać w pucharach, nie wiem, mieć coraz lepsze auta na przykład. Ale też marzyłeś o tym, że kiedyś byś pisał książki. No, za tobą jest debiut literacki Szmata i na dniach, może w tygodniach wyjdzie kolejna książka, którą nazwałeś Z pamięci, tak? Z pamięci, tak jest. Nie znam piłkarzy, którzy by dwie książki napisali. No może... Mam trzecią gotową. Gotową trzecią? Prawie. Ale też o piłce? Nie. Ale to jeszcze chwilę poczekam. Jak było z tymi marzeniami? Gdzieś to, nie wiem, lekcja polonistyki cię tego zainspirowała? Lektury? Przemyślenia? Chciałeś... Lektury. Znaczy lektury nie w kontekście lektury szkolne, tylko po prostu ja od dziecka po prostu bardzo dużo czytałem. Tak? Ja w ogóle słowo pisane dla mnie to jest coś niesamowitego. To są inne światy, to jest kapitalna sprawa. Kiedyś, wiesz co, na Widzewie robili taki program przedmeczowy i tam była taka ankieta. Piotrek Włosik gdzieś tam to na Twitterze kiedyś się śmiałem z tego, właśnie jakiegoś screena wrzucił zdjęcie tego. I tam właśnie było pytanie, gdybyś nie został piłkarzem, to kim? I ja wtedy tak palnąłem trochę jako tam 18-letni chłopiec pisarzem, tak? Było takie pytanie, no ja tak, ale pytanie w życiu, ale to, był, ale, wiesz, ale to była ankieta, w której ja się wygłupiałem praktycznie. Każde z tych pytań traktowałem w ogóle... idiotyczne, jakieś tam no, śmieszne odpowiedzi, dziwne bardzo mocno. Ja potraktowałem to właśnie w taki no, z przymrużeniem oka sposób. No, rzeczywistość pokazała, że 30 parę lat później jeden z punktów się ziścił. Tak? Zostałem no, pisarzem, to może sam siebie nie określam, no, ale napisałem książkę. Tak? No, to tak, ale co, chciałeś przez to przekazać, nie wiem, no jak masz 18 lat, nie masz doświadczeń, ale co kręciło cię słowo pisane, nie wiem, potem, żeby ktoś to przeczytał, zapis swoich wrażeń. Wiesz, to trochę, to parę rzeczy się do tego złożyło, tak? Dla mnie, wiesz, ja trochę testuję swoje możliwości jakby tak w życiu, w różnych aspektach, tak? Szukam jakichś tam, może nie wyzwań, ale jakichś sprawdzianów, no. Jeżeli coś mnie wciąga, jeżeli coś mi się podoba, coś mnie bardzo interesuje, coś, co lubię robić, co chcę, w co wchodzę jakby z pasją, no to dlaczego mam się z tym nie podzielić z kimś innym, jeżeli to ma sens oczywiście, tak? Ja tego tak naprawdę w przypadku pierwszej książki, no, wiesz, wydaję dużą cegłę w sumie, bo ona nie jest mała akurat Szmata, ale nie wiem, co to jest tak naprawdę. Dobra, mam jakieś tam opinie otoczenia, ale jak rynek, jak czytelnicy zareagują, tego nie wiem, tak? To jest mój wymysł, moja historia, mój sposób pisania, moja narracja, moje, no wszystko, tak? Mnóstwo czasu, mnóstwo energii włożonej w ten projekt, ale tak naprawdę nie wiesz, z jakim efektem, no, ale to, wiesz, ale to jest cały czas dla mnie coś niesamowitego, tak? Bo to jest stworzone, coś w oparciu oczywiście o moje doświadczenia, ale to jest coś z niczego, co wydaje mi się, że jest interesujące, tak? Wiesz, że dla młodych ludzi zostałeś w blokach, bo dzisiaj to jest internet, szybka komunikacja, headline, wiesz, no, krótka, no, tak. Kilka znaków, kilkaset, wiesz, Facebook, no.
No tu jest jednak... oczywiste, ale wiesz co, no, całe szczęście czytelnictwo całkowicie nie wyginęło, tak? Są czytelnicy. Gazety giną, gazety tak. Gazety giną, ale książki, no wiadomo, że wiesz, wydaje się, że chyba przez lata to spada, tak? Czy czytelnictwo dosyć mocno te statystyki to pokazują, ale mimo wszystko, no, dla mnie naprawdę, ja myślę, że wiesz, każdy w swoim życiu w pewnym momencie gdzieś tam się dotknie, dobije się do literatury, tak? Literatury, która moim zdaniem jest, wiesz, no obraz w tej trzeciej książce, której jeszcze nie ma, tam jest sporo takich rzeczy dotykających, między innymi tego, o czym mówisz właśnie, trochę takiego, takiego zderzenia chyba trochę obrazkowej, bo teraz mamy kulturę taką mocno obrazkową. A. Facebook, te wszystkie rzeczy, czy Instagramy, wszystkie, porozumiewanie się obrazkami, tak? I tam ja trochę zestawiam, tak. No, ale to są jakby takie, wiesz, krótkie, zwięzłe bardzo formy, takie jakby działanie w dużej mierze właśnie obrazem, tak. I ja to trochę w tej trzeciej książce, której jeszcze nie ma, zestawiam właśnie ze słowem pisanym, jakby z troszkę innym podejściem, z innym spojrzeniem, z wyobraźnią, tak, gdzie musisz uruchomić troszeczkę no, inne aspekty swojego jakby postrzegania świata, tak. I to jest... Wiadomo, no, młodzież szuka tego pędu. Gdzieś tam z wiekiem być może przyjdzie taki moment, że gdzieś tam zahaczą się o jakieś ciekawe dzieła literackie, bo to jest tyle. Łyk optymizmu do tej szklanki i nie tylko, no bo wydawało mi się, że nikt już nie chce czytać książek. A mówiąc poważnie, rzeczywiście książki się bronią, książki są. A nie myślałeś jako piłkarz, bo wielu piłkarzy, z których poznałem, mówią, że nie wszystko jest na sprzedaż, że tak zwane tajemnice z szatni, tajemnice z kariery, tajemnice ze swego piłkarskiego życia, nie wszystko można opublikować. No, no są momenty, gdzie bohaterowie, czy sportowcy dokonują takiego, no, no, jak to się dziś ładnie mówi, coming outu, już maksymalnego. No, Andrzej Iwan, świętej pamięci, który napisał Spalonego książkę, uznawano za Krzysztofa Stanowskiego za klasykę, tak jakby, gdzie stara się zmierzyć ze swoimi demonami, gdzie piłka jest w tle, ale wiadomo, że jest to człowiek, który grał w piłkę, dzięki tej piłce miał nazwisko, doszedł do czego doszedł. No i mówiąc brutalnie, po to ludzie chcą zobaczyć, przeczytać i jakie jego doznania tam ścigały przez tyle lat. Wiesz co, no, znaczy ja jestem także zwolennikiem tej tezy, której mówisz, że nie wszystko jest na sprzedaż. No ale wiesz, no, wyboru zawsze dokonuje autor, tak? Autor, nie wiem, tego... Autor mówi to, co chce powiedzieć i ukrywa to, co chce ukryć. Tak? I to jest jakby wybór tylko i wyłącznie jego. Ja w ogóle jestem z takiego zdania, że to są rzeczy, jeżeli mówimy jakby o byłych piłkarzach, tak, którzy nie grają, to są kwestia no, ich wyboru, tak? I tyle. To, i kropka. To nawet nie ma co, wiesz, ale dywagować, czy coś powinien, czy nie powinien, tak? No, kto mi daje prawo, żeby mówić mu, co on powinien albo czego nie powinien powiedzieć. Opisujesz tak? To z jego punktu wybór, widzenia. Tak? Ale wiesz, oczywiście. Byłem świadkiem sceny po takiego celebrowania 35-letniego tej rocznicy Mistrzostw Świata w 82 w Hiszpanii. O tych mistrzostwach Andrzej Iwan w swoim stylu napisał, gdzie też napisał to, co myśli, to, co robił Józef Mynarczyk. Mynarczyk był obrażony później, nie chciał podać mu rękę, mówił: Andrzej, ja mam żonę, dzieci, wnuki, po co ty opiszesz? Nie było tam nic takiego z punktu widzenia przeciętnego Polaka kompletnie obrazoburczego, czy kompletnie nie do przyjęcia. No ale nie chciał, żeby nakreślił jednego z najlepszych bramkarzy na świecie w taki sposób. I potem był problem. Ja popatrzyłem na to rzeczywiście, czy warto było po 35 latach starą przyjaźń wystawić na taką próbę? Wiesz, no pytanie... Wiesz, no można wiele pytań postawić tak naprawdę, tak? Jaki był cel tego, czemu Andrzej akurat tak, a nie inaczej postąpił. Nie, zostawmy Andrzeja. Ile było w tym, nie? Prawdy też. To są jakby, wiesz, też no jakby wiele rzeczy. Czy to miało, wiesz, jakiś inny cel, tak? Może przy okazji, żeby coś innego, jakby jakąś, nie wiem, ważniejszą rzecz przekazać, jakby akurat to się, akurat ten wątek jakiś poboczny. No mi też trudno się jakby do tego odnieść. No to są zawsze dosyć skomplikowane sprawy. Znaczy, wiesz, Andrzej był szczery, to trzeba. Andrzej był szczery. Ja nie przyznając jakby Andrzeja, też nie spodziewam się, że on chciał przywalić Juskowi tylko po to, żeby sprzedać parę książek więcej, tak, żeby to było bardziej kontrowersyjne, żeby to było jakieś. Wydaje mi się, że nie, no to po prostu miało... Chciał nakreślić obraz tej kadry od środka, tak bym to widział. No, być może, tak, no wiesz, Józek pewnie miał jakieś tam zastrzeżenia co do tego. Wiesz, to też jest takie charakterystyczne. No, każda historia, wiesz, na każdą historię można spojrzeć z każdej strony. To w moim przypadku tej książki jest tak samo, tak. Ci, których ci tam opisuję, to wiesz, no, mogą mieć inne spojrzenia. Miałem ten rękopis okazję przeczytać, więc powiem, w szoku jestem, jak opisałeś trenera Smudę, szczerze.
Ale wiesz, no, tam są dwa teksty, tak? I obydwa są moim zdaniem prawdziwe jak najbardziej. Tak. No, jak znam Franka, właściwie znam go od pierwszych dni w polskiej piłce, jako trenera, no bo wiadomo, że jako piłkarza nie, to uśmiałem się pod nosem, bo tak jakbym widział konkretnie Franciszka, no w takich sytuacjach... Napisałem prawdę. Wiesz, ja mogę powiedzieć prawdę. Marek Citko podobnie, no. Też twój serdeczny kumpel, jakby ziomek, prawda? Franek, czy wiesz, ten teksty w książce, te obydwa o Franku, to były dla mnie, szczególnie ten drugi był bardzo, bardzo trudny dla mnie. Ja Franka kocham miłością prawie, tak, że bezwarunkową naprawdę. Jeden tekst to jest Łapiński piłkarz o Franku, a drugi doradca Widzewa. Tak, tak naprawdę na każdym treningu jakby dyrektor prawie, sportowy. Że drugi trener bardziej nawet. Nawet, ja byłem na każdym treningu wtedy z nimi, tak? W tym okresie, kiedy... No to są tam niektóre miażdżące sceny. Okej, ale wiesz, no... każdy, kto zna Franka, myślę, każdy kibic, który nawet nie zna, który jakby widział trenera Smudę gdzieś tam w mediach, czy przy okazji prowadzenia jego przez pierwszą prezentację przez niego, to wie, że to nie jest człowiek idealny. Nikt z nas nie jest człowiekiem idealnym. Absolutnie. Tak? Ja jakby opisując te dwie sytuacje, jakby patrząc z perspektywy zawodnika w szatni w tym okresie, kiedy robiliśmy Mistrza Polski dwukrotnie, kiedy graliśmy w Lidze Mistrzów, wiesz, ja miałem inną perspektywę na niego, dużo mniej rzeczy o nim wiedziałem, ale też przyglądaliśmy się bardzo uważnie, tak? I to jest jeden wizerunek Franciszka I. Franciszek II, kiedy on już jest rzeczywiście dobre 20 kilka lat starszy, z ogromnym bagażem doświadczeń, to takich też, których został mocno poobijany. I on w tym Widzewie trzecioligowym, jako już dużo, dużo starszy trener, i ja z kolei patrzący na niego z perspektywy nie szatni, nie krzesła, ławki w szatni, tylko obok w pokoju, krzesła w pokoju trenerskim, powiedzmy, i praktycznie będąc blisko, no to wiesz, to ja też z innej perspektywy, ja dużo więcej o nim wiem, tak? I jakby też pomimo jego wszystkich wad, które jakby wtedy tam jakby też pewne rzeczy powyłaziły, no to ja i tak go dalej, wiesz, uważam, że to jest kapitalny facet, któremu jak najlepiej życzę, tak? Natomiast uznałem, że jakby, że w kontekście, żeby być szczerym w stosunku do siebie, być lojalnym też w stosunku do klubu, i wydaje mi się, że to jest ta sytuacja w tej pracy w trzecioligowym, w tej rzeczywistości Widzewa, próbującego się odbić i wejść do góry, jest jakby ważne. Ja nie mogę tego zakłamywać, takiego okresu, chcąc jakby w ogóle dotykać tego tematu. Ja muszę być... Wiesz, ten tekst jest dla mnie bolesny, tak? To jest chyba tekst, który najdłużej pisałem, nad którym bardzo mocno się zastanawiałem. Ja to tak odebrałem. Wiesz, to nie było głupkowaty rechot czytelnika, który tylko mówię, Jezus Maria, Tomek przecież był jego koniem. No mówiąc w skrócie, byłeś jego nie pupilem, ale podstawowym zawodnikiem. Tyle lat, żeście przeżyli. Ale wiesz, Tomek, ty mi ładnie wyjaśniłeś, ale reakcja Franciszka może być różna. Ja zdaję sobie z tego sprawę. Ja, wiesz, też jakby to jest dla mnie bolesne, ale mówię, no, ja się głęboko zastanawiałem nad tym. Tak, ja się zastanawiałem, czy w ogóle umieszczać ten tekst. Mhm. Ale pomyślałeś sobie, tak? Że musisz oddać to sprawiedliwie, to co przeżyłeś z nim jako ten drugi trener. Wydaje mi się, wiesz, w kontekście jakby nawet naszej relacji takiej mojej... Wiesz, syna, tak jak się śmiali w szatni. No tak, tak? Synek. Synek trenera. Wiesz, ja też nie mogłem jakby, wiesz, zakłamać tego, tak? Bo uznałem, że to nie miałoby sensu w ogóle. To ten tekst nie miałby racji bytu. Wtedy nie powinienem go w ogóle publikować. No, on miał moim zdaniem tylko i wyłącznie rację bytu w takiej formie, jakiej jest. I też dla mnie jako takie, wiesz, takie katarzis, trochę jakieś takie oczyszczenie też, spojrzenie na to. Oczywiście, no może to być dla Franka bolesne, zdaję sobie z tego nie sprawę. Wyszło z ciebie żal, że jako ten doradca czy drugi trener w tym Widzewie, który próbował wrócić do elity, nie zrobiłeś kariery. W sensie, wiesz, takim, że... Znaczy, mnie ten tekst, mnie ten czas też jakby pokazał, że ja tak naprawdę, że ja chyba nie chcę tam iść, wiesz. Kolejny sen chce być trenerem, lepiej do telewizji. Tak, wiem, łatwiej. To jest, wiesz... Znaczy, inna sprawa, że, wiesz, znając siebie, wiedząc, jak ja funkcjonuję, ja wiem, że ja nie mógłbym, wiesz, chyba nie mógłbym być nikim innym, tylko pierwszym trenerem. Proszę. Po prostu, no bo ja bym musiał mieć spokojny człowiek. Wszystkie sznurki ja bym musiał mieć w ręku. Ja po prostu, no tak mi się wydaje, że to jest jedyna opcja dla mnie, tak? Ale też doskonale wiem, no patrząc na pracę trenera z perspektywy i zawodnika i takiego kogoś obok, powiedzmy, wiem, jaki to jest trudny kawałek chleba i wiem, z jakimi problemami się Franek, wiem też Boryko, wiem, z czego jakby wynikały te problemy, no wiemy, z czego wynikały problemy w każdego innego trenera, z którymi walczy. Ja o tym wiem, tak? I dlatego nie chcę być trenerem tak naprawdę. No. Nie chcesz być ani Franciszkiem Smudą, ani Januszem Wójcikiem, bo to... Nie, no to jest straszna praca, często bardzo niewdzięczna też. A z kolei tekst, czy rozdział o Marku Citce. Według mnie sprawiedliwy, też oddający to, jakim Marek był, jaki jest.
Też nie obawiasz się reakcji z jego czytał strony? Czytał ci tak, co ty? Czy tak czytał? Czytał? Tak, oczywiście. Tak, wiedział, on zna ten tekst. Nie miał żadnych zastrzeżeń. Podobał mu się. Mhm. Więc też wydaje mi się, że wiesz, też prawdziwy przede wszystkim, tak? Prawdziwy jest oczywiście z mojego punktu widzenia, bo to jest też, no znowu mówimy o tej prawdzie, to prawda jest bardzo często różna, tak? W moich oczach całą tą sytuację, cały ten jego, tą citkomanię, powiedzmy, ja to widziałem tak. Patrząc z boku, tak? Będąc, siedząc w szatni tuż obok. Więc tak to opisałem z takim moim, oczywiście już przefiltrowane przez ten czas, troszkę ze spojrzeniem takim bardziej z dystansu, ale to jest fajna historia. Jest tym więcej ironii i takiej refleksji niż jakiegoś takiego przywalania koledze, ani wyśmiewania się. Ja tak odebrałem. No oczywiście. No, cieszy mnie. Trochę małej szydery może, co? Trochę tak, no bo wiesz, no to też bardzo specyficzna historia takiego, jak się przyjrzysz, wiesz, kim on był i co on mówił wtedy, jak się zachowywał i tego, i jeszcze złożysz do tego Tomka Zimowa jako rzecznika. Tak, i ale do tego jeszcze dołożysz ten bliski kontakt, taki codzienny, jaki on rzeczywiście w tym aspekcie był w takiej relacji, no to jest taka ciekawa historia. Ja szukałem w tym tekście właśnie czegoś takiego, żeby to spróbować oddać, że to jest, wiesz, że tu najłatwiej machnąć, nie wiem, kijaszkiem, że a, tu mógł zrobić więcej, powinien coś tam osiągnąć, że nie był potencjał mniejszy albo większy, zrobił, nie zrobił. No takie, wiesz, ja mi nie o to chodziło w ogóle. Ja szukałem w ogóle innego spojrzenia, innego takiego przyjrzenia mu się z bliska, dostrzeżenia w nim takiego, wiesz, chłopaczka, prostego chłopaka z Białegostoku, tak, w jakim był, że naprawdę w tamtym czasie. Dlatego prostego wybuchła ci tkomania. Po latach w pewnym sensie przypominał mi też mały, jak to mówią, luterski synek z Wisły, Adam Małysz, nie jest tak? Też. Szalenie. Oczywiście sukcesy Małysza, no trudno porównać z tym, co Marek robił. Tak, robi. Ale Marek się ale sam mechanizm, Wembley i się zapowiadał, prawda? Tak, ale sam mechanizm, sam początki tego, takie naprawdę mocno, mocno zbliżone, tak? W przypadku Marka, no to ten gol z połowy boiska chociażby, tak? Ta później gol na Wembley przecież, tak? Te początki jego takie naprawdę, takiego no, dzieciaka z Białegostoku, który wyskoczył jak Filip z Konopi tak naprawdę. Od Rysia Karalusa, prawda? Mm. No rzeczywiście to jest... Nie myślałeś o tym, żeby napisać coś w autobiografii z różnymi tam postaciami w tle, no bo to byłoby najłatwiej, prawda? Zacząłem tu grać, prawda, Pogoń Łapy, później transfer do Widzewa i tak dalej, i tak dalej. Wolałeś być na drugim planie. Nie chciałeś mówić ja pisałem tam na przedmowie w ogóle. Mówię, ja nie jestem zwolennikiem autobiografii. Tak naprawdę no, autor bardzo rzadko jest w stanie jakby w taki mocno oddzielić się od siebie, spojrzeć na swoje życiorys, w ogóle na siebie. Tak, no to my jesteśmy mistrzami w wyszukiwaniu siebie. Każdy z nas tak naprawdę. No. Wiesz, i to się nie zmienia w przypadku autorów piszących autobiografię, moim zdaniem. No ja wiem, może byś się obronił, patrząc na to, jak... A tak wyszedł ci jakby alfabet, nie wspomnień, ale alfabet ludzi, których dobrze znam. Nie alfabet, bo nie, wszystkie, nawet, nie wszystkich nie, ludzi tam omówiłeś. To jest taki nowy biur, że to są... Ja szukałem tematów i szukałem tematów, które mnie poruszą, które mnie zaciekawią, które mnie gdzieś tam interesują, co i jak, dlaczego. Dlaczego to się tak zadziało? Dlaczego takie zdarzenia się tutaj... A jakiś temat nie wszedł, który myślałeś, że powinien wejść do tej książki? Wiesz co? Chcesz się z tym zmierzyć? Znaczy ja nie szukałem, nie eliminowałem tematów, raczej szukałem takich, które mi się kojarzą dobrze, które wydaje mi się, że powinny dobrze współgrać z takim pomysłem na cały ten zbiór tych tekstów. Szedłem bardziej jakby w szukiwanie takich rzeczy, które mi dopowiedzą do tej mozaiki, taki fajny element dorzucą, niż jak przyglądałem się, to by było fajne, ale nie, no z tego to nie będę bo coś tam, tak, że jakieś takie odrzuty, nie. Szedłem w troszkę innym kierunku jakby przy tworzeniu całego tego zbioru. Lata 90., które opisujesz, są trochę siermierzne w polskiej piłce były. Nieprawdopodobnie niepodobne do tych, które są teraz. Ubogie, byle jakie. Pewno tam z korupcją w tle, bo nie ma co ukrywać. Natomiast były sukcesy piłkarskie, sportowe. I to jest ten paradoks. Ty się mogłeś cieszyć Ligą Mistrzów, a twoi koledzy dzisiaj z polskich drużyn ligowych, Polacy, mogą o tym pomarzyć. Faktycznie, nie jest to dla ciebie ten największy paradoks tamtych lat? Ale wiesz, ja nawet nie wiem, czy to chyba można nazwać paradoksem, wiesz? Bo z drugiej strony, no to wiesz, nie wyjeżdżali wtedy praktycznie, na pewno nie w takim stopniu, teraz, tak? To nie, czyli no, kluby były silniejsze, tak? Proste. Mamy przyczynę, dlaczego wtedy akurat jakby może ciutkę łatwiej było, tak? Widzieć, no bo praktycznie w przypadku Legii, w przypadku Widzewa, no, to było no, praktycznie
naszpikowani, drużyny naszpikowane reprezentantami kraju, tak? I te przyciągani przecież z Legii do nas, wtedy z Legii do Widzewa najlepsi. No chwilę wcześniej Legia tak samo naszpikowana reprezentantami. No teraz, no niestety, no ale prawda jest taka, rzeczywistość piłkarska w Polsce tak wygląda, że najlepszych piłkarzy polskich w Polsce nie ma. Nieletnich już. A już, no tak, dokładnie, tak, tym bardziej, że właśnie uciekają już dzieciaki tak naprawdę, wiesz, ledwo. Urodzony 20, a nawet 30 lat później, to podejrzewam, że tam długo by się wytrzymał w polskiej piłce. Kilka meczów w reprezentacji junior. No pewnie tak, no bo teraz wiadomo, no młodzież. Jagiellonia by cię tam... Błyskawicznie tak wychwytywana przez skautów zagranicznych, więc no, jakby ten rynek piłkarski, światek piłkarski w ogóle się bardzo mocno zmienił, tak? No, w ogóle świat się zmienił. Tworzyliśmy się na Europę przecież, tak? No w latach, jak w 87 ja zaczynałem, no to o czym... Dla nas wyjazd do NRD był wtedy wydarzeniem wagi światowej, tak? Ładnie opisałeś wyjazd juniorów do NRD, do krajów. Jak to się mówi, ale bratnich. Tak, no ale to jest właśnie takie fajne. Super, to jest kolory tamtych czasów. Ja to wspominam, oczywiście nie już zacząłem pracować w mediach, ale wiem, afery co jakiś czas, ten zwinął buty. Taki 20-latek, który teraz zaczyna grę w piłkę, on nie ma zielonego pojęcia, jak to wyglądało właśnie x lat jak temu, z czym to się człowiek, piłkarz w jego wieku, tylko dużo, dużo raz wcześniej jeszcze się borykał. NRD to jak NRD, jak pojechał na zachód, to czuł się w jednym wielkim peweksie, prawda, i głupiał. No. Te wszystkie sprawy, które tam się z pogranicza prawa nawet działały, ty zresztą te dzieci jakbyś usprawiedliwiał, prawda, którym się ręce kleiły czasami do butów, do koszulek, do różnych rzeczy. Byłeś jednym z nich, a oczywiście... Nie uprawiałeś tego, ale widać było, prawda? Że... No, było kilka takich afer, tak? Przecież w przypadku reprezentacji to później już taki piłkarze, którzy już byli naprawdę... Z nazwiskami. No, wielkimi, bardzo wielkimi, tak? W tym młodzieżowej. No, ale wiesz, to ja trochę usprawiedliwiam to, bo to jest tak, jak opisuję tam w tej historii. Dla mnie to jest takie zderzenie trochę takiego świata z bajki, tak? Człowiek wyjeżdża z takiej, no, Polski dosyć, no, wtedy socjalistycznej tak naprawdę i wyjeżdża za granicę. No to, wiesz, to jest zderzenie... Nie wiem, to nawet, no jak z krainą baśniową, dosłownie, tak? No to, ale to był element twoich marzeń, wyjazdy, podróże, kiedy zacząłeś grać poważną piłkę? Co nie. Znaczy, sportowy cel, tak? Ja bardzo przez całe moje życie, jakby ja nie stawiałem sobie jakichś celów takich, w sensie, że muszę coś zdobyć, muszę coś zrobić, muszę gdzieś pojechać, muszę coś tam osiągnąć. Chcesz napisać książkę. Znaczy to wtedy, że chciałem, wiesz, w żarcie, że chcę zostać pisarzem, tak. Tak jest. W dużym takim, wydawało mi się, że nierealnym, no. Później się okazało trochę inaczej, ale znaczy ja po prostu uwielbiałem i starałem się grać jak najlepiej w piłkę. I u mnie, w moim życiu, jakby ja mam takie cały czas poczucie, jak gdzieś tam sięgam pamięcią wstecz, to naprawdę to nie było, u mnie się działo wszystko samo. Ja o nic nie starałem, ja tylko grałem w piłkę. Nic nie robiłem, praktycznie poza tym. Nie wykonywałem żadnych ruchów. Ja w życiu nie miałem podpisanego żadnego kwitu z żadnym menadżerem przecież. Ja o nic nie prosiłem, o żaden transfer nigdzie się nie chciałem, nie wpychałem. Życie mi się po prostu samo toczyło, ja tylko grałem w piłkę. A wiesz, jeden z największych widzewiaków, czyli Zbi Boniek, mówi zawsze, przed piłkarzem nigdy nie mogły stać pieniądze. Pieniądze przyjdą same. Też byłeś wyznawcą tej tezy? No, ja wydaje mi się, jak najbardziej. Wiesz, jako 18-latek przychodząc do Widzewa, w tej samym kontrakt na 5 lat, później się okazało, że on jest na 6 lat tak naprawdę za darmo, tak naprawdę, tak? Ja przyjąłem, wiesz, po 3 latach już grałem przecież w młodzieżówce, później już w olimpijskiej. Praktycznie stałem się podstawowym zawodnikiem, a miałem dalej jeszcze 3 lata przed sobą kontraktu, gdzie praktycznie nic mi nie płacili, tak? Gdybyś miał menedżera, mówisz, no. Dzisiaj Tomek podjeżdżałbyś lepszym autem, może miałbyś wyższy statut, grałbyś kilka lat na zachodzie, zarabiał większe pieniądze, pomógłbyś rodzicom, nie wiem, pomagałeś, jak grałeś piłę? No, na tyle, ile mogłem, tak, no to był, wiesz, no, pieniądze w piłce wtedy były, wiesz, też diametralnie mniejsze niż teraz, tak, no gdzieś tam później na szczęście przez te nasze sukcesy Mistrzostwa Polski i Ligę Mistrzów przede wszystkim, no to tu nam troszkę to, wiesz, ułatwiło funkcjonowanie, tak, ale wcześniej te początki, no to były, wiesz, no to podpisujesz jako 18-latek 6-letni kontrakt, później masz 20, praktycznie 4 lata, czyli jesteś w świecie wieku, a nie zarabiasz pieniędzy, tak? Wyobrażasz sobie taką sytuację dzisiaj? Nie, do kogoś, kto obija się o reprezentację? Do ciebie przyszło ze 4 menedżerów, mógłbyś wybierać. Pan, może nie, i tak by było, nie? A trochę żal, co? Co żal, ja wiem. Znaczy ja się cieszę po prostu, wiesz, z gry w piłkę, tak? To jest dla mnie największy taki kapitał, który mam, tak? Te wspomnienia, ja wiem, spełniłeś się, ale zawsze mówię, myślisz o rodzinie, myślisz o tym, że, nie wiem,
Dzisiaj piszesz książki, pracujesz w Polsacie, robisz etiudy, fotografujesz, dajesz sobie radę, a z drugiej strony byś powiedział, kurczę, przecież ja nie mam mniejszego talentu niż dzisiaj, zakładam, Jakub Kiwior, który jest w Arsenalu, ale no, nie będziemy porównywać jego statusu materialnego teraz czy za jakiś czas, prawda? Są dwa różne światy. Wiesz, do czego zmierzam? Piłkarze, ci tak zwani starsi, bo powiedzmy, ty masz 54 lata, nie wmawiając, piękny wiek, patrzą na tych młodych, mówię, Jezu, przecież, ale wiesz co, to, jak oni grają. Ale to jest cykliczne, co jest cykliczne. Wszyscy zazdroszczą starzy. Wiesz co, ja pamiętam, jak spotykaliśmy się na meczach, jak my graliśmy, jak na nas patrzyli, jak nam też jakby w pewnym sensie zazdrościli, no bo to chyba tak można określić też. Ale wiesz, byli piłkarze Widzewa, świetni piłkarze, kapitalni piłkarze, którzy ogrywali tam przecież naprawdę. Jak wam zazdrościli reprezentanci, jak graliście w drużynie olimpijskiej, wiesz, byście szli innym torem. Ale wiesz, ja pamiętam nawet, wiesz, powrót z igrzysk z Barcelony, jak tam zazdrościli inni lekkoatleci chociażby, inni sportowcy, którzy byli trochę przytłumieni tym naszym sukcesem z Barcelony. Tak? A Polska oszalała. Polska oszalała, no wiesz, a tam byli też pierwsi medaliści olimpijscy, którzy trochę, wiesz, w cieniu przechodzili obok nas i tak się, wiesz, też ja się nie dziwię wcale ich takiego rozgoryczeniu, tak? No, masz przykład teraz trochę tak, tego, no, przecież Fajtka przecież, tak? W przypadku plebiscytu tak samo, który się wlewa żale. No to jest taki cykliczny, to jest ludzkie w sumie, no ale dla mnie trochę takie, no średnie, no to jest znowu, bo jeżeli ja myślę o medalu, myślę o euforii, o popularności, o wszystkim, no to wiesz, no to masz na inny cel. Ja myślałem o grze w piłkę. Dla mnie to naprawdę, mnie tam, wiesz, latało to gdzieś tam daleko. Wiesz, kto mnie tu przyjdzie oglądać, czy będą mnie tu fotografować, czy będą dziennikarze będą na mnie czekali. Ja miałem to gdzieś głęboko i ja się cieszyłem, że mam wartości. Że mam, jestem jednym z najlepszych stoperów w Polsce. Mam medal. A oglądam się na bok, bo przecież nie wiesz, żebyś nie był człowiekiem, który interesował się innymi rzeczami, a ktoś zarabia więcej, ktoś ma większe profity z uprawiania piłki. To kompletnie to odrzuciłeś? Czy też, no odrzuciłem, później wiadomo, jak mi się skończył kontakt, to trochę inaczej, że do tych rozmów podchodziłem, więc to później jakby gdzieś tam te straty finansowe, powiedzmy, starałem się jakoś nadrobić. No, oczywiście to jest nie do nadrobienia. No, teraz to praktycznie w tym wieku około 20 lat i kilku najbliższych, to jakby ci piłkarze zarabiają tak naprawdę najwięcej, tak? W takim apogeum swoich możliwości fizycznych, sportowych, tak? No, ja to, że przez resztę życia teoretycznie niewiele robić. Ty akurat robisz dużo, ale to, co lubisz, to nie jest tak, taka totalna konieczność. Tak, prawda? Ale wiesz co, wracając do tego, o czym mówiliśmy przed chwilą, jakby dla mnie ja strasznie się broniłem przez całe życie, teraz też się bronię, przed takim właśnie spoglądaniem wstecz i narzekaniem właśnie, takim, że a, za moich czasów, to a my to graliśmy. Kiedyś graliśmy. O, jak ja bym grał teraz, to ja bym tyle zarabiał. Wiesz, to takie, no o czym my gadamy? O niczym, o przeszłości, której już dawno nie ma. Po co mi to? Co mi to daje? Po prostu twoich rówieśników, starszych kolegów, którzy patrzą na to, co się dzieje dzisiaj, nie mogą tego przeboleć, zobaczyć. Ale bo to jest kwestia, wiesz, trochę takiego spojrzenia też, przyjrzenia się sobie, tak? Po co, dlaczego, z czego to wszystko wynika? Ja jestem taką dosyć naturą analityczną, powiedzmy, tak? Ja lubię się przyglądać, zrozumieć pewne aspekty, pewne mechanizmy. Gdzieś tam poszukuję odpowiedzi na moje jakieś tam wątpliwości i staram się jakby też kierować swoim sposobem patrzenia na świat, na życie, tak? To jest tylko ode mnie zależy, tak? Nikt, wiesz, to, czy ty mi powiesz, jak ja powinienem, czy to powinienem powiedzieć, czy jak ja się mam zachowywać, ja unikam, ja staram się, całe życie staram się być niezależnym. I tak samo chcę być niezależny w tworzeniu siebie, tak? Ja chcę siebie zbudować. Ja całe życie siebie buduję w mniejszym, większym stopniu. Oczywiście starając się jak najbardziej odciąć od swoich wpływów zewnętrznych. One, pewnie to jest niemożliwe w 100%, ale wiadomo, próbować trzeba. Myślisz o sobie coś osobą prywatną, ale ja myślę, że reprezentant Polski, czy dobry piłkarz jest własnością narodu. Zgodzisz się? Dlatego rozmawiamy. Co by było, gdyby Łapiński zmienił klub? Co by było, gdyby Tomek Łapiński... Ja myślę, że nie. Wiesz, to ja bym się nie zgodził, że piłkarz reprezentant jest własnością narodu. Ale nie zabronisz tego ludziom, dziennikarzom, kibicom, żeby oni twoją karierę budowali. To tak jak ostatnio jest... trochę się podśmiewałem przed Fernando Santos, nowy trener reprezentacji, selekcjoner. I wszyscy nagle zaczęli do sztabu wbijać tam Łukasza Piszczka, który Łukasz ma swój pomysł na życie. Trochę tak jest łapińskowaty, bym powiedział. Nie, jeszcze nie. Jeden projekt, drugi, Goczałkowice. Można się z tego śmiać. Gdzieś tam ekspert Viaplay.
Zmierzasz do tego, że jeśli jest własnością narodu, to powinien tam być na siłę. Ja tego nie uważam. Tylko ci powiem, jaka narracja powstała, na którą dał się nawet nabrać według mnie prezes Czarek Kulesza, który zaczął z nim rozmawiać i ten Santosz, który specjalnie przyjechał tutaj swoją ekipą, no, chcą mu jakiś dać nowych trenerów, dobra, ale jak przyszło do konkretów, to nie jest ani Tomasz Kaczmarek, ani Łukasz Piszczek, okej. Z przyczyn, których no, wiadomo, wszyscy znam. Jeden nie chciał, Santosz nie chciał Kaczmarka, z tego co wiem, a Łukasz Piszczek ma swoje pomysły na życie. Natomiast była dyskusja, Piszczek, tak, wejdzie, to przyszły selekcjoner, a tymczasem on powiedział, może nie teraz, może coś. Więc tutaj chyba go rozumiesz. No ja doskonale go rozumiem, pewnie. Bo to też jest, bo to, wiadomo, w przypadku PZPN-u też wiesz o tym doskonale. To też działają pewne mechanizmy. Jakby musisz się gdzieś tam odnaleźć. Tutaj wymyślono plan, tak, że będzie trener, drugim asystentem przy drugim trenerem będzie ktoś, kto daje w przyszłości jakąś nadzieję na to, że się tutaj nauczy, zbierze doświadczenie i wystrzeli. No ale to wiesz, to też to nie są tabelki, tak? Nie wiem, w Excelu, tak? Gdzie można sobie powrzucać tam w te szufladki. Ale dobrze, powiedz mi, Tomek, tak? Ty jako człowiek Widzewa, taki jeden z pomników Widzewa, jakby powiedział Franz Muda, miałeś propozycję na pierwszego trenera? Czy nie chciałeś, czy co, pomyślałeś, nie, że jeszcze nie teraz? Wiesz co, na pierwszego trenera nawet nie, no bo ja tak naprawdę, wiesz... Chyba papierów nie masz, nie? Znaczy ja mam, mógłbym być asystentem, ja mam UEFA, tak, więc okay. Jakby mógłbym, jakbym chciał, mógłbym spokojnie jeszcze tam próbować się szkolić, ale to ja tego nie chcę robić, tak? Ja gdzieś tam się, wiesz, przy trenerce miałem czasy takie, że będąc asystentem, będąc drugim trenerem jeszcze w starych czasach, tuż po skończeniu gry, prowadziłem zespół samodzielnie przez krótki czas, to prawda, ale tam takie epizody były, tak? I jakby ja wiem, z czym to się je. Ja wtedy nie byłem na to gotowy, tak? Teraz, po wielu latach później też takiego przyglądania się z boku, trochę też jeszcze po Widzewie, jeszcze po paru innych takich moich doświadczeniach wewnątrz drużynowych, jakby, wiesz, pewnie bym sobie poradził. Wydaje mi się, że teraz jestem dużo bardziej gotowy do tego, żeby funkcjonować. No ale to, wiesz, to też jest... Dużo innych argumentów na to wpływa, jakby to wszystko funkcjonowało, bo praca trenerska to nie jest tylko praca trenerska stricte od ciebie zależna, tak? To jest otoczenie całe, to jest środowisko, piłkarze, klub, no, możliwości jakby, no, to jest mnóstwo czynników, które tak naprawdę zakłamują, przykrywają trochę swoje umiejętności trenerskie. Tak? Tomek, ale do szatni wchodzi człowiek, który grał na największych arenach europejskich, który grał w reprezentacji, tak zwany autorytet za darmo. W twoim przypadku... No dobra, ale wiesz, ile to trwa? Proszę? Wiesz, ile to trwa? To no trwa właśnie. Dwa tygodnie. Jeżeli nie jest poparte... Aha, czyli efekt nowej miotły poparte, trochę, co? Tak, jeżeli nie jest poparte właśnie umiejętnościami, wiedzą, takim rozumieniem gry, rozumieniem tego, co wpływa na co, żeby drużyna lepiej funkcjonowała. Z autorytetem, charyzmą, to jest takie, wiesz, dla mnie to są przeceniane rzeczy. Oczywiście, jakby... To jest jeden z argumentów, jeden z wpływów, tak? Znamy trenerów pewnie też doskonale, którzy tylko i wyłącznie na tym bazują, nie mając nic pod spodem, no ale to też, mówisz, drużyna dwa tygodnie to jest maks. Po dwóch tygodniach wszystko wie o trenerze, o jego wadach, o jego problemach, o tym, co lubi robić, a o czym nie ma pojęcia, czego unika specjalnie, bo nie wie, a nie dlatego, że my tego potrzebujemy jako ekipa. Tak? Ja, to jest jeden z elementów, jeden z ważnych, ważnych takich atutów trenera. Ja kiedyś pamiętam, trenerem Olimpii został Grzegorz Lata, jeden z najwspanialszych piłkarzy świata, wszystkim tym, którzy mówią, że... Widzewie był, trenował mnie. Najlepszy w historii był podobno Robert Lewandowski, ale tak to mówią ci urodzeni po 90 roku albo po roku 2000. Więc on właśnie mi mówi, wie pan, mówi, ja jestem człowiekiem, który gdzieś tam grałem, coś zrobiłem. Ja mówię, na kolanach, ależ panie Grzegorzu, król strzelców, mistrzostw świata, 11 bramek. To w ogóle rozpływałem się, ale tam długo w tej Olimpii nie potrenował. Mój przykład Olimpii, bo w Widzewie też był. Oczywiście ta droga trenerska mu do końca nie wyszła, prawda? Chociaż może gdyby inaczej poukładał swoje sprawy. Dzisiaj, wiesz, te sztaby kilkunastoosobowe, może tak. Może byś stał z boku albo siedział na trybunach i patrzył, a tam twoi pomocnicy by pracowali. No, ale to wiesz, tu trener, jeśli taka marionetka na szczycie tej piramidy, to raczej też by długo nie przetrwała. To musiałby wydać naprawdę... Wiesz, oczywiście współpracownicy są bardzo ważni, tak? To można jakby troszkę braki swoje warsztatowe jakby naprawdę ukryć poprzez dobry sobie kadry, ale ja jestem zdania, że i tak to tak nie pójdzie, bo to, wiesz, duża grupa, później ktoś musi podejmować decyzję, to musisz wiedzieć, tak? Choćby po to, żeby podjąć decyzję. Mhm. Taką, a nie inną. Zdecydować się na to, czy na inną taktykę, na tego, czy na innego człowieka. Jakby musisz mieć wiedzę, tak? Nawet jeżeli pewne inne gdzieś tam masz mankamenty, to
to jest coś, z czego no, nie możesz być pierwszym trenerem. Zamiast wielkiego nazwiska, wielkie doświadczenie. To jest byłoby pewnie bardziej cenne, co? Tak, tego doświadczenia nie masz, bo porzuciłeś ten piękny zawód. Jeszcze go nie zacząłeś, to. Tak naprawdę, tak. Tomek, powiedz mi, ryby biorą? Czy w dalszym ciągu u ciebie tam... Wiesz co, no teraz troszkę tak z braku czasu trochę zaniechaliśmy do naszych... Chyba Jacek Zieliński zajęty Legią, co? No Jacek zajęty, Rafał też ma tam swoje rzeczy, ja też z kolei mam teraz to trochę mniej czasu. Jak wyglądały wasze siedzieliście z Jackiem na łowdzi, czasami opowiadaliśmy, jakbyście obaj kontuzjowani, tak? Wyglądało to śmiesznie, nogi w gipsach czy ręce, nie wiem, coś... No, to nie, to przy Achillesach było, to nawet w książce jest opisane. To w tej książce jedna z fajniejszych, bardziej takich, powiedziałbym, wesołych opowieści. Jak się śmieli z nas to właśnie ludzie. No i co, moczycie te kije, tam sandacze gdzieś się kłębią, nie wiem, o konie, a wy co, analizujecie ostatni mecz? Nie, wiecie, jak co, będzie. Ty, my skupieniem gadamy o rybach, co tu zrobić, żeby ten sandacza capnąć, tak? Tak? To było najważniejsze, tam o piłce, ile można gadać o piłce. O piłce, dobra, te tematy się gdzieś tam przewijały. Ale co, gdzieś wyłączałeś tę piłkę, jak wsiadałeś do łódki? Zazwyczaj tak. Tak, to my tam, wiesz, zanim dojechaliśmy do Legionowa, na przystań do łódki, no to już tam wszystkie tematy piłkarskie już obgadaliśmy, teraz już się skupialiśmy na tym, gdzie tu płyniemy. To zaczniemy gdzie? Czy jedziemy na gdzieś tam bliżej Serocka, czy gdzieś tu w drugą stronę, czy tu szukaliśmy miejscówek, gdzie tu tego sandacza. Co ty? My się odcinaliśmy. Na wyprawach wędkarskich to my tam o piłce naprawdę jest tam nie za dużo gadaliśmy, tak? Nawet w kontekście późniejszych wypraw jeszcze z Rafałem Siadaszką, już gdzieś tam na Turawę czy na Mietków pod Wrocław. Mhm. To wiadomo, nie przyłożę sobie wielkiego akwenu obok łap, ale kiedy zacząłeś jeść? Kto cię wyciągnął te ryby? Jacek? Po 30 czy wcześniej? Wcześniej wędkowaliśmy trochę inaczej. Byliśmy gliździarzami tak zwanymi. Czyli tak? Gliździarzami. Czyli na jakieś karpie, na koszyczek, gdzieś tam tutaj tak bardzo stacjonarnie. Natomiast właśnie jak ja przyszedłem do Legii, to takim największym efektem to było nasze przekwalifikowanie się na spinningistów. My tylko i właśnie machaliśmy... Szkoła jazdy? Wiesz, no to jest diametralnie inne łowienie. No, wiesz, karpiarze to rzucą i drzemią w robocie, czekają na sygnał odbrania, tak? Możesz sobie piwo się napić i przespać się, tak? Spinningista to wiesz, no to cały czas praca, rzucasz, ściągasz, prowadzisz trzynętę, tak? Tu wiesz, pracujesz, łapiesz łowiliśmy na plecionki, wiesz, słuchaj, na, i to na gumy. Książka, to jest, słuchaj, to, wiesz, ja ale, słucham, to jest piękne, bo to obstukujesz, no ja wiem, gdzie jest przynęta, tak? Czy ona jest w mule, czy jest na kamykach, czy na kamieniach, czy wiesz, po krzakach, jakby wiesz, to jest, wyobraźnia ci wypowiada przy skoku, co się dzieje tam po drugiej stronie, tak? I to jest fajne, bo jesteś cały czas w kontakcie z rybą od samego początku, od momentu, kiedy ona atakuje, tak? Gliździarz zacina, kiedy już tam mu karp się dobiera, powiedzmy, czy inna ryba już dawno, już ma gdzieś tam, wiesz, przynętę łyknęła. Tu w przypadku spinningisty jesteś od początku do końca, czekasz na ten, wiesz, to jest takie, wiesz, wyczekiwanie na gola. A Tomek Wieszczycki też jest spinningistą? Wiesz co, on się chwali. Wieszczu trochę tak, ale wiesz, to z tego co wiem, to on na Mazurach tak się tam za szczupakami pływa sobie. No, wiem, bo czasami pokazuje na Twitterze czy na Instagramie jakieś wielkie okazy, które... No, zabraliśmy kiedyś na sandacza. Młodego? To już było tak, wiesz, końcówka chyba naszej gry, to już praktycznie nie wiem, czy to nie było już... Nie, on tam chyba od was 3 lata młodszy, to nie jest taki... Ale go zabraliśmy, raz pojechał, popłynął z nami, żeby było śmiesznie, to ja będąc z nim na łódce złowiłem takiego sandacza, naprawdę, nie wiem, 7 czy 8 kilo, takiego klocka naprawdę wielkiego. Aha. To on był wtedy, no też tak trafił się dosyć wartownie, no bo to też takie duże sztuki tam się zbyt często też jakoś tak nie trafiały, nie? Takie, wiesz, wielokilowe już, a to już kawał zwierza, nie? Taki. Wyobraź sobie Franciszka Smudę na rybach, który by tam siedział i spokojnie czekał? Chyba nie, Franka by chyba tam po 10 minutach by poniosło chyba, wydaje się. I Jacek, jesteście ludźmi... przynajmniej uważanymi za bardzo spokojnymi, takimi niespotykanie spokojnymi, jak w tym filmie kiedyś komedii Babarei, jeśli dobrze, albo Chęcińskiego, nieważne. Co to tak, wiesz, taki pozór, takie spojrzenie trochę z zewnątrz, nie? Nie, ja wiem, że się kłębią te różne historie, ale faktycznie to was resetowało, odpoczywaliście po stresach, no ty miałeś, jeśli chodzi o Legię, to stresy związane ze zdrowiem przede wszystkim, nieudane operacje, jakieś tam diagnozy dziwne i tak dalej, i tak dalej. Jacek grał regularnie i ale wiesz, też urwał Achillesa, też miał, u niego to poszło na szczęście wszystko szybko, sprawnie, po pół roku wrócił na boisko, nie? U mnie trochę było gorzej, ale wiesz, no, uciekaliśmy trochę, tak? No, też chcieliśmy mieć jakąś swoją taką odskocznię, gdzie niekoniecznie musieliśmy w tym takim natłoku tych informacji piłkarskich, no,
ciągle się mieszać w tym gardku, tak, w tym samym. No tak, informacji jednocześnie takiej atmosfery, prawda, mecz, no przegrany, tak, wygrany, stresy, no to się tak wydaje, no wiesz, życie piłkarza tak trochę z zewnątrz, że mamy, że ono jest takie fajne, lekkie, łatwe, przyjemne, no ale tak do końca to jest też sporo pracy, sporo presji, jeszcze teraz to jeszcze chyba więcej tej presji jest, mam wrażenie, tak, zewnętrznej, tak, jakby z każdej strony. Media społecznościowe, ludzie się, piłkarze się za to biorą. Czasami, ja to przypomina trochę zabawę z granatem, którym może palce pourywać. No, dokładnie. To zaburza, to jest sposób podejścia, takie mentalnie to zaburza w ogóle, moim zdaniem. To jest duży kłopot tak dla nich, dla takich chłopaków, którzy za bardzo wejdą w te media społecznościowe, bo to naprawdę może tak skrzywić taki odpowiedni stan umysłowy potrzebny do dobrej gry w piłkę, moim zdaniem. Myślisz, że taki młody człowiek powinien może śledzić Twittera, może Instagram, ale tam się nie angażować za bardzo? A moim zdaniem nawet śledzenie nie powinno być za wiele wpływać, tak? To bardzo nie młody, jest dobra bardzo rzecz. Młody, zdolny bramkarz z Zagłębia Lubin, Kacper Bieszczad, dobrze mówię? Mhm. Na pewno. Bardzo aktywnie działał na Twitterze, w mediach społecznościowych i postawiłem taką tezę, że jak przyszedł trener Fornalik, mówię, ohoho. Myślę, że to mi się do końca nie spodoba, bo taka jego aktywność gdzieś tam się chyba nie do końca trenerowi może kojarzyć z tym, że to jest bardzo profesjonalne. No i Buch, pierwszym bramkarzem jest Buric, abstrahując od tego, że bardzo zdolny, fajny chłopak ten Bieszczad. Powiedz mi, rzeczywiście trzeba tych młodych piłkarzy raczej zabierać na ryby, niż rzucać ich do innej sieci, internetu. To jest moja opinia, tak? Ja mam wrażenie, że jakby że tych bodźców oni mają i tak dużo, wystarczająco dużo. Tak? A jeszcze wdawanie się w jakieś, nie wiem, jeszcze najgorsze, co mogą chyba zrobić, to iść tam jakieś dyskusje z internetowo, z innymi obserwatorami, czy z kimkolwiek. No bo to naprawdę to wchodzenie w dyskusję, w jakąś taką... Nie prowadzi. To do niczego nie prowadzi. To jest tylko strata energii, strata takich, nie wiem, budowania jakiegoś stanu emocjonalnego, który nie jest przyjemny, tak? To nie będzie, nikt nikogo do niczego nie przekonał jeszcze, moim zdaniem, w internecie akurat. No tak, tak. No ale przecież ty jesteś na Twitterze. Ale no jestem, ale ja to traktuję bardziej jako źródło po prostu składów, tak? W przypadku meczu. Informacji, co? Tak. Tylko i wyłącznie. Ja nie jestem w ogóle praktycznie aktywny. A gdzieś, jeżeli zdarzy mi się nawet gdzieś tam zajrzeć na coś, poczytać, co się tam dzieje, no to mi trochę ręce opadają wtedy. Tak, właśnie. Tak, tak. I tak potem mówimy, tak się utwierdzam w tym swoim ględzeniu, że rzeczywiście dobrze, że mnie tu nie ma, bo ja bym tu świra po 2 tygodniach dostał chyba. Gdybyś się zaangażował w media społecznościowe, tak? Tak mi się wydaje, że to jest... Ja bym nie mógł funkcjonować. To na pewno nie jest robota, według mnie, taka aktywna, czynna dla trenera. Sam trenerów, którzy to obserwują, ale jak sami mówią, po to tylko, żeby wiedzieć, co się dzieje w życiu piłkarzy wewnętrznych i w ich... A właściwie nawet niektórzy mówią złośliwie, jakie ich małżonki mają zdanie na temat piłki. No tak, te wojenki wszystkie, no to... Nie dla ciebie? Nie dla ciebie, nie. Powiedz mi, a w tamtym Widzewie, w którym grałeś, Maciek Szczęsny też mógł należeć do klubu literatów, co? Tylko on chyba nie napisał, on woli mówić niż pisać. Czy wiesz co, z tego co wiem, to powstaje, nie wiem, czy już powstaje książka o Maćku. Tak, jakby... Ale też autobiografia, czy ktoś? Taka chyba biograficzna. Ja szczegółów nie znam. Wiem, że gdzieś tam do mnie się dobijał autor, żeby porozmawiać też o Maćku, więc nie wiem, na jakim to jest etapie, czy to się dzieje, przyznam się, bo tak trochę straciłem kontakt i... No, ale to też jest, wiesz, bardzo ciekawa postać. Absolutnie, no to że znamy go dobrze. On chyba cię wprowadził w tajniki fotografii, czy nie? Nie. Odwrotnie? Nie. Czy Maciek, to wiesz, Maciek fotografią sportową się zajmował. To w ogóle to nie moja działka. Ja w ogóle w przeciwnym kierunku trochę poszedłem i ja to raczej już... on jeździł fotografować na jakieś gale bokserskie, przecież jeszcze w trakcie gry, z tego co pamiętam, tak? No tak. Czasami na mecze reprezentacji. Do dzisiaj chyba poleciał przecież do Stanów na walkę Gołoty. Zanim się rozłożył ze sprzętem, to ona się już zakończyła. Wtedy. Tak, to jest prawdziwa historia. Tak. No, więc, ale ty nawet zaliczyłeś 2-letnie studium, tak? Fotograficzne. Tak. No, 3 lata tak naprawdę w Warszawskiej Szkole Fotografii, później jeszcze dwuletnie w Warszawskiej Szkole Filmowej. Więc czy to jest coś, co poza satysfakcją? Czy to masz uprawnienia, nie wiem? Nie. No, ja to bardziej traktowałem jako taki, wiesz, rozwój siebie, tak? Inwestycja w siebie, żeby, wiesz, to rozszerzyć trochę spojrzenie. To takie, że to poszło w taki...
Fotografia. No to zatrzymujesz film, w kadrze, tak? Film to jest nic innego, tylko dużo fotografii, tak? Po prostu nagromadzonych, praktycznie puszczonych jedna po drugiej. Więc to jakby trochę tak z tego... A z kolei ze szkoły filmowej no wyszła książka tak naprawdę, no bo z kolei scenariusz też trzeba... napisać, tak? Napisać. Więc jakby umieć zbudować historię, więc jakby z tego trochę powstała też, z kolei urodziła się szmata ze scenopisarstwa, nie? Jakby takie, wiesz, takie połączone naczynia, z które się gdzieś tam, do którego się w krok po kroku za ich pośrednictwem gdzieś tam w jakimś kierunku zmierzam, tak się rozwijam, przynajmniej tak mi się wydaje. Ale myślisz o fabule filmowej? Wiesz co, no fabuła filmowa to jest w ogóle, wiesz, no to było piękna sprawa, tak, żeby się coś takiego udało, no ale to znaleźć producenta mamy świadomość, ale to, wiesz, to finansowanie tego to nie jest łatwe, to jest raz, to jest ogromne. I o czym byś zrobił film? Ogromne. O piłce? Wiesz co, nie wiem tak naprawdę, no, ja nie mam gotowego scenariusza, no, wydaje się szmata swego czasu, gdzieś tam przygotowywaliśmy się trochę, rozpisaliśmy, ja poszerzyłem jakby fabułę szmaty, rozpisaliśmy taki, powiedzmy, projekt, może to nie był już scenariusz, ale projekt serialu. Piłkarskiego. I to takiego 8-odcinkowego i to było fajne. Mi się to podobało, powiem szczerze, bo jakby miałem tutaj dużo więcej jakby możliwości, rozbudowałem dużo takich pobocznych wątki, których w szmacie nie ma. Tak? Bo jakby książka, która została poszerzona o parę takich ciekawych jeszcze mocno rzeczy, około piłkarskich też oczywiście bardzo mocno. Nie? I ci powiem, że tu tak miałem po cichu nadzieję, że może coś z tego się tam urodzi, ale gdzieś tam ucichło. Pochodzi tak. Za producentem. Wiesz, to ja miałem jakby ludzi, którzy się też jakby tym zajmowali, oni tam z tym projektem chyba gdzieś tam się bujali po producentach, ale jakoś tak ucichło, kontakt się urwał, więc zakładam, piłkę, że... jak jest, wiesz, mecz w telewizji, spokojnie, 10 milionów ludzi obejrzeć, ale tam wejść bliżej, to wszyscy myślą, że najlepszy film o piłce nożnej, piłkarski poker, nie? No, piłkarski poker, to wiesz, to jest komedia tak naprawdę. No wiem. No. A powiedz... Ale śmieszna. Śmieszna, no śmieszna i tragiczna, i można się pośmiać. A powiedz, Tomek, znasz to powiedzenie Alberta Camus, wszystko, co zawdzięczam wiedzy, może parafrazuję trochę, o piłce nożnej, o ludzkim charakterze zawdzięczam piłce. Miał rację? Wiesz, czy wszystko to może nie. No ja bym trochę... Znaczy, wiesz, piłka jest jakby wyrywkiem, w którym jak się przyjrzysz temu środowisku, ludziom poszczególnym, którzy funkcjonują w nim, to jakby dostrzeżesz tak naprawdę to samo wszystko. To inaczej, środowisko, które tak samo uwydatnia pewne cechy człowieka, tak? A sam mecz, niczym się wiesz, nie różni od innych. Tego mecz, emocje, no, też według cię... Pokazuje. Mecz jakby obrazuje, mówi coś o ludziach? Moim zdaniem nie. Ale nie. Mecz to jest, wiesz, to jest plakat. To jest plakat, to jest wiesz, jakby nie, to jest obrazek, wiesz, mecz nie pokazuje jakby w dużej mierze, znaczy wiesz, dla mnie trochę tak, tak, bo ja wiem, co się dzieje w głowach piłkarzy, tak, w przypadku konkretnej akcji, wiem, co czują, kiedy dali babola, wiem, co czują, kiedy strzelili gola albo świetnie zagrali. Jakby w moich oczach, w mojej głowie ta druga warstwa meczu jest. Tak, ale to jest takie, ja podejrzewam, że wiesz, no to niewielu ludzi tak patrzy chyba na mecz piłkarski. Mecz piłkarski jest, wiesz, no to jest egzamin, emocje, szybkość, wiesz, to jest fajnie, angażujące, to jest bardzo taki, wiesz, nie wiem, kryminalna historia, powiedzmy, ze świetnym scenariuszem, która się ciągnie i, wiesz, jesteś ciekawy. Oczywiście dobry mecz, tak? Dobry. Ale już tak by te wątki takie, wiesz, psychologiczne, budowania postaci gdzieś tam, wiesz, tak jak w scenariuszu się cały ten łuk postaci rozwija, powiedzmy, od początku do końca, ona się zmienia, tak w meczu tego to już tak średnio. Mecz był tutaj takim dodatkiem, prawda, do psychologicznych rozważań, do jakichś takich dramatów okołomeczowych, o tak bym powiedział, mecz, prawda? No, tak, to już bym bliżej, tak, to już bym się skłaniał tak, ku takiej teorii. Kiedyś może taki film nakręcisz, to spokojnie. No, zobaczymy, no nie wiem, ja tutaj naprawdę na razie... Nie pali. Na razie książkę wydaję. A, wydajesz książka z pamięci. Dobro, masz pamięć? Jak popatrzysz na książkę? Wybiórczo, tak. Ale wiesz, trzeba uważać, trzeba dużo pokory. Niedawno gdzieś powiedziałem, że w derbach Krakowa bramkę strzelił Maciej Żurawski, no i dostałem kontrę. Panie Januszu, Żurawski nigdy nie zdobył bramki w meczach derbowych. A strzelił Frankowski. Ale wiesz, to też jest śmieszne. Ale... Ja ci powiem inną historię. Jak byłem wtedy w Widzewie, jako ten taki współpracownik w trzeciej lidze, jak za trenera Smudy, to właśnie zrobili ze mną... Widzew grał w Pucharze bodajże z Legią. I media klubowe zrobiły ze mną wywiad, chcieli chwilę pogadać o tym, jak ja wspominam mecze z Legią w barwach Widzewa. No i mówi do mnie, i mówi prowadzący ten wywiad, mówi, wiesz, ale ty pamiętasz, żeby tego gola zdobyłeś z Legią. Ja mówię, co? Gola. Ja gola zdobyłem z Legią? To ja w życiu nie zrobiłem. Wydaje mi się, że ja nie strzeliłem gola z Legią. A się okazało, że miał rację.
Tak? Sprawdziłeś? Tak, znaczy nie sprawdziłem. Później tam się zaczęliśmy się dogrzebywać. Rzeczywiście, to zrobiłem w gola z Legią w Warszawie, znaczy w Łodzi, na meczu w Łodzi. Był to gol jakiś taki dziwny, bo to wrzutka, rzut rożny, ja gdzieś tam piłkę z 5 metrów wepchnąłem po jakichś tam, wiesz, rykoszetach jakiś taki, ale był gol, tak, ja w ogóle to nie pamiętałem. Pamiętasz, tak, ale niezwykle ważne, bo Legii się nie strzela w gole. Gole Legii raczej powinienem pamiętać. To w takich meczach. Jak patrzysz na taki renesans Widzewa, na to, że dzisiaj to jest jedno z najlepszych widowisk piłkarskich w Polsce. Myślę o mecz Widzewa. Pięknego. To jest pięknego. Ale piękne są te trybuny. Dziś najbardziej podoba mi się, wiesz, ta otoczka, że wiesz, ta wierność tych ludzi, tak? Ta sprzedaż, praktycznie karnety, wszystkie sprzedane. Ja się też trochę cieszę, że ja gdzieś tam jakąś małą cegiełkę też do tego dorzuciłem poprzez te nasze mistrzostwa dwukrotne i tę Ligę Mistrzów, bo to chyba sporo ludzi wtedy było dzieciakami takimi, którzy teraz dlatego jakby są przy tym klubie. Ale to jest coś przepiękne. Byłeś teraz na Widzewie jakoś na jakimś meczu niedawno, powiedzmy? No, powiedzmy rok temu, ale już jeszcze byli w pierwszej lidze, atakowali Ekstraklasę, ale było fantastycznie. To jest atmosfera meczu, w ogóle ten doping, wiesz, ja już to powtarzałem parę razy, ja mam wrażenie, że ci ludzie tam przychodzą nie na mecz. Ale jest, na boisku muzyka też jest. Znaczy, wiesz, na muzyka Frankowa fajnie. Trochę. To trener Niedźwiedź też zrobił naprawdę dobrą robotę, robił, że nagra lepiej, fajnie, ale ja pamiętam mecze trzecioligowe, gdzie my źle graliśmy, gdzie Widzew źle grał, tak? Mecze były słabe, a ten doping i tak był. Tak? I to nie doping tylko i wyłącznie tej żylety. Mogłeś pomóc, byłeś doradcą. Próbowałem, tak? Wiem wszystko, co mogłem. Wiem, żartuję. No faktem jest, że to się komponuje. To nie jest tylko, że wiesz, przychodzą ludzie, którzy zdzierają gardła, robią fantastyczną oprawę, a na dole są szachy albo nie wiem co. To wszystko się ładnie zazębia. To jest właśnie w Widzewie fenomenalne. Fenomenalne. Ja mam naprawdę poczucie tego, że to jest coś niesamowitego. Ten doping właśnie całego stadionu. Ten stadion żyje. Ci ludzie, mam wrażenie, że dlatego oni tam przychodzą, żeby właśnie, wiesz, poskakać, pośpiewać, pobawić się. I to nie tylko jedna, nie wiem, żyleta, jakaś jedna strona, powiedzmy, tych najbardziej fanatyczna trybuna, która dopinguje, tylko to jest całe ale kółko wokół. W całym szacunku do obecnego zarządu marketingu, który pracuje tak jak, no jak widać, ale... To była historia wykreowała, prawda, ten Widzew, to przeszłość od czasów, nie wiem. No ale dobra, to jest parę Polika, klubów, tak, które też miały fajne rzeczy w historii, a takiej więzi aż takiej nie ma, tak? No ile klubów w Polsce sprzedaje na full karnety? Jeden. No i dlaczego? To jest pytanie. To jest pytanie, to pytanie do Widzewiaka. No właśnie, ale wiesz, no, dlaczego tu się wywiązała taka, a nie inna relacja, jakaś energia takiej grupy? Kibiców z klubem. Dlaczego nie ma tego w innych klubach? Które też przechodziły, przecież wiesz, były w nim Pogoń Szczecin, chociażby jakieś taką reaktywację przecież od samego dołu i wejście z powrotem do książkę mój klasy, Widzew, tak? Przeczytałbym. Napiszesz? Wiesz, no, tu jest, w tej książce jest mnóstwo Widzewie. Tak? To są 3/4 przecież, wiesz. Nie, mówimy o dzisiejszym Widzewie, który patrzy, oglądamy z podziwem, sympatią, ty ze wzruszeniem na pewno, bo to był twój klub. No to jest naprawdę to fenomen, tak? Ta relacja właśnie pomiędzy klubem, meczem, piłkarzami i kibicami w takim stopniu, to jest naprawdę w naszym polskim środowisku, to jest naprawdę fenomen. No to chyba inaczej tego nie można określić. A powiedz na koniec tak zupełnie, misja Fernando Santosza, powiedzie się, jak ty to widzisz? Przyszłość reprezentacji, jego praca, ewentualne awanse, styl. Jest trudno mówić o stylu, w jakim pracuje, bo na razie przedstawił się w Polsce. Oczywiście przyjęty, jak jesteśmy gościnni. Bardzo dobrze. I oby tak mu poszło, co? Znaczy, no kciuki, wiadomo, wiesz, łatwa robota nie będzie, tak? To nie ulega wątpliwości. No. Ja się trochę też cieszę, że jakby to wejście, te pierwsze takie kroki jest takie normalne, tak? Tu nie ma, to no wiemy, jak było w przypadku Paulo Sousy, no to speech do narodu na dzień dobry, to ja trochę zrobiłem duże oczy. Mówię, oj. Ładnie się zaczyna. Oj, coś mnie tutaj się to nie wygląda za dobrze, jak to taki, wiesz, przemowa do narodu w pierwszym kontakcie, te opowieści. Za dużo takiego ględzenia, takich pustych słów. To ja tego nie lubię. To też tak, to jest trochę też takiego, coś takiego, o czym mówiłem w szatni, tak? Jak drużyna będzie słyszała puste słowa, no to ona nie będzie grać dobrze w piłkę. Jak będzie słyszała konkrety, jakby to będą rzeczy takie wymierne, to jest duża szansa, że to będzie lepiej funkcjonowało. A jednak stosunek też takiego trenera, nie tylko, bo to oczywiście tekst nie był do piłkarzy, tak naprawdę był do nas wszystkich, do kibiców, tak? Ale to też taka próba, wiesz, takiego...
takiego przymilania się może w ten sposób trochę do środowiska, do otoczenia. Nie, a tu przychodzisz, słuchaj, ja jestem tutaj szefem, przychodzę do roboty, mam do wykonania to i to, mam zadania, nie będę się tu przymilał do wszystkich. Po co mi to? Ale wiesz, sam to już wygląda na takiego, który właśnie przyjdzie. To jest właśnie fajne. No, i to jest właśnie trochę mi się podoba, tak. Tak, czyli pierwsze wrażenie dobre. Tak, jak najbardziej. A co powiesz na temat wstrząsu kadrowego w reprezentacji? Wiesz, wszyscy ludzie, już nie będę mówił o nazwiskach, tego by chcieli, tego by nie chcieli. Chcieliby, żeby z kapitanem tak się ułożyć i tak dalej. Wszyscy są selekcjonerami, to zostawmy to Santoszowi. To decyzję on będzie podejmował. Ja myślę, że to jest, wiesz, bardzo doświadczony trener. Przyjrzy się wszystkim bardzo uważnie i też jakichś takich dziwnych, głupich, pochopnych ruchów mam wrażenie, że nie będzie podejmował, wykonywał takich działań. Natomiast zresztą musi przyjrzeć się temu. To jest problem, trochę zawsze jest ten czas, tak? Mało zgrupowań, mało treningów, mało czasu na reakcję, tak? Więc tutaj też mamy praktycznie od razu mecz z Czechami, z Albanią, więc to też jakby tutaj cudów pewnie się nie spodziewam z kolei, no bo to nie wyciągnie z kieszeni jakiejś czarodziejskiej różdżki i raptem się tutaj zaczniemy funkcjonować jakoś, tak? Ale myślisz, że nasza drużyna jest potłuczona po tych mistrzostwach? Pobijana trochę? Wiesz, mówię o tej fatalnej aferze z pieniędzmi na koniec, która generalnie zaciążyła na ocenie tego mundialu, no bo wyjście z grupy, no, tego chcieliśmy, ale jak potem to wszystko zaczęło wychodzić, wyciekać, jak się bronił selekcjoner i tak dalej. Pobijana jest, to nie ulega wątpliwości. Natomiast czy będzie pobijana już na meczu z Czechami? No wydaje mi się, że jest duża szansa, że nie. Tak, już to już będzie, wiesz, no już trochę czasu minie, leczy rany, jest nowy trener, nowe rozdanie, nowe koncentracje. To ja myślę, że to już chyba pójdzie w niepamięć, to będzie trochę traktowane jako nowy start, nowa grupa, nowe podejście, nowa taktyka pewnie. Wszyscy czekamy na troszkę inny sposób gry, no ale to musimy dopiero zobaczyć, jak to będzie funkcjonowało. Tomek, pod skrzydłami nowego trenera. Jesteś poważny analityk Polsatu i grałeś trochę w piłkę i w reprezentacji. Proszę mi ustawić na dzień 17 lutego obronę reprezentacji. Oj nie, Polski. Wiesz, tak naprawdę nawet nie wiemy, czy jaką decyzję podejmie w kontekście ustawienia. Nawet nie wiemy, ilu ludzi potrzebujemy. No tak, bo jest tej obrony, 5 tygodni przed, ale tam chyba połowa nie gra, albo i więcej nie gra. Jest problemów, tak, sporo. Natomiast no to wiesz, bo to czasami jest trochę tak, że najciemniej jest rzeczywiście pod latarnią. Człowiek się przygląda w tym takim wąskim gronie jakby swoim typom, powiedzmy. A może potrzeba właśnie rzeczywiście tutaj takiego świeżego spojrzenia, trochę z boku, trochę z innym takim punktem zakotwiczenia, tak? No, na to trochę liczę, chociaż z drugiej strony, wiesz, no, te pomysły początkowe Paulo Solsy też nie były za dobre, tak? No, wiadomo. No, zobaczmy. Ty jesteś życzliwy ludziom, z tym zagranicy też. Nie wiem, czy pamiętasz naszą dyskusję na Legii. Ty, ja, Marek Citko. Marek Citko mówi, Obraniak się nie nadaje do reprezentacji. Ty powiedziesz, nie, dać mu szansę, żeby zrobił coś. Coś w nim jest. Dzisiaj też tak patrzysz trochę na Sousę, prawda? Bo my tak naprawdę niby jesteśmy bardzo gościnni, kochamy cudzoziemców, ale w takich przypadkach to tam środowisko murem za najwięcej, żeby to Polak prowadził. Wiesz co, no, znaczy ja... Znaczy ja nie jestem zwolennikiem jakiegoś takiego, wiesz, pod kątem obsadzania trenera, pod kątem tylko i wyłącznie jakby narodowości. To też wiadomo, że kontakt jest ważny, tak? No ale to ja cały czas mówię, dla mnie najważniejsza jest jakby taka, raz, że zbudowanie dobrej relacji, szczerej, no i ta umiejętność, ta baza, wiedza trenerska, warsztat trenerski, to są jakby rzeczy, no, które są najistotniejsze w moim przypadku, tak? No, wiesz, dobrą relację może stworzyć nie tylko Polak, może zawodnik, trener zagraniczny także może stworzyć dobrą relację. Wydaje mi się, że to jest do zrobienia, tak? W przypadku Sousy wydaje mi się, że tam ta relacja to była pokazówka po prostu. To były wieczne pokazówki i to był chyba największy problem tej reprezentacji wtedy za niego, moim zdaniem. Nie kupiłeś go w ogóle. Nie. No zresztą po rezultatach go poznaliśmy, prawda? Wyszło średnio. No właśnie, no tutaj wiesz, wydaje mi się, a z kolei jakby wśród trenerze Santosie, no to jakby to mam takie poczucie, że tu jest jakby konkret, tak? Że tu będzie dużo więcej konkretu, a jednocześnie takiej prostej relacji żołnierskiej bez jakichś filozoficznych. Jak też swoje robi, wiesz? Powieści. Być może, tak. Dużo widział, wiele widział, pracował tu i tam, ma spokój. Niewiele musi, prawda? Bo prowadząc reprezentację Portugalii, mając takie sukcesy, nawet kluby, czy wcześniej reprezentację Grecji, no jest rzeczywiście człowiekiem, który nie będzie się ścigał ani z mediami, ani z trenerami. No właśnie, i to jest moim zdaniem nasza szansa chyba, tak? W tym kontekście. Tak, taką mam nadzieję przynajmniej. Dobra, Tomek, kiedy książka wychodzi?
Książka już jest w sprzedaży, tak? Można już sprzedaży już tak, jest. Tak, w kanale nazywa się Z Pamięci. Z Pamięci, tak, dokładnie. Dzisiaj naszym gościem był Tomek Łapiński, wicemistrz olimpijski, reprezentant Polski, literat, fotograf, filmowiec. No jeszcze lepiej, coś mogę powiedzieć. Wystarczy. Czy rozmówca, wystarczy. Tak. Dziękuję, Tomek. Powodzenia. Dziękuję na każdym bardzo. Polu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.